4 lutego wspominamy świętą Joannę de Valois. Joanna de Valois, nazywana także Joanną Francuską, była córką Ludwika XI, króla Francji, i Charlotty Sabaudzkiej. Urodziła się 23 kwietnia 1464 roku w Nujols-le-Roi jako dziecko ułomne. Ojciec spodziewał się syna, a nie córki. Niezadowolony król posunął się do tego, że 26-dniowe niemowlę odesłał do krewnych. Nielubiana, a nawet pogardzana kaleka od lat dziecięcych znosiła swoje udręki z heroiczną cierpliwością. Wyróżniała się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej, którą obrała sobie za opiekunkę i matkę. Jako 12-letnią dziewczynkę wydano ją za mąż, za Ludwika, księcia Orleanu. Decyzja ta była podyktowana względami dynastycznymi i politycznymi. Joanna żyła z mężem 22 lata, znosząc jego kaprysy i jawną niechęć. Pogardzana, za złe traktowanie odpłacała mężowi niezwykłą dobrocią. Kiedy Ludwik w 1498 roku otrzymał koronę francuską, zamiast okazać swojej małżonce wdzięczność za umożliwienie objęcia tronu, przeprowadził kanoniczne unieważnienie małżeństwa pod pretekstem rzekomego przymusu, pod którym zgodził się na to małżeństwo. Joanna, pozbawiona tytułu królewskiego, otrzymała niewielkie księstwo Berry, administrowała nim sprawiedliwie i mądrze. Teraz mogła bardziej oddać się uczynkom miłosierdzia i życiu wewnętrznemu. Otaczała wielką troską chorych, upośledzonych i opuszczonych. Była człowiekiem modlitwy i wyrzeczenia. W 1502 roku razem ze swoim spowiednikiem, franciszkaninem, ojcem Gabrielem Nicolasem, późniejszym błogosławionym, założyła w Bourges zakon klauzurowy anuncjantek, sióstr od Zwiastowania Pańskiego, których celem było naśladowanie cnót Najświętszej Marii Panny. Papież Aleksander VI zatwierdził regułę i nowy zakon 12 lutego 1502 roku. Dwa lata później, w dzień zesłania Ducha Świętego, matka Joanna złożyła profesję zakonną. Zmarła w opinii świętości 4 lutego 1505 roku, mając 41 lat. Doczekała się jeszcze tej satysfakcji, że jej małżonek, król Francji, wziął jej zakon pod swoją szczególną opiekę. Jej doczesne szczątki, pochowane w klasztornej kaplicy, zostały spalone przez hugenotów w maju 1572 roku. Założone przez nią zgromadzenie przetrwało blisko 300-lecia, zniszczone prawie doszczętnie przez rewolucję francuską. Dziś odrodzony zakon liczy blisko 100 sióstr, które mają 7 klasztorów we Francji, Belgii i na Kostaryce. W marcu 2009 roku powstała w Polsce fundacja tego zgromadzenia. Joannę beatyfikował papież Benedykt XIV 21 kwietnia 1742 roku, a kanonizował Pius XII 28 maja 1950 roku. Jest patronką chorych, upośledzonych i opuszczonych. W ikonografii Joanna przedstawiana jest jako księni w koronie, zazwyczaj z krzyżem i koronką różańca lub trzymająca za dłoń Dzieciątko Jezus. Módlmy się. Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że święta Joanna odznaczała się miłością i cierpliwością. Spraw przez jej zasługi i wstawiennictwo, abyśmy nieśli krzyż wytrwale i zawsze Cię miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.